Wznawiamy naszą działalność i punkt 7 oraz punkt 8. Zmiany w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025. Ale za nasz byt może pójść. To musi numer 2B, który zawsze zamówiono, tak widać, co się zmienia. Po stronie wydawnej, na stronie pierwszej 2B. Uzupełnienia do uchwały rady. Tak mamy. W drogach gminnych, przebudowa ulicy Sienkiewicza w Jeziorach, jest to droga powiatowa. W dwóch paragrafach unijnym, z siódemką unijną i z dziewiątką nasze środki na dokumentację z tego, co kojarzę, bo w przyszłym roku widzą Państwo tam z boku 2014 zaznaczony na tą przebudowę drogi. W tym roku tylko załatwienie spraw wstępnych, przygotowawczych. W gospodarce mieszkaniowej jest to kwota 8400, tak? 12300 zwiększenia. Powstaje zadanie, które będzie realizowane w przyszłym roku. Ono już jest bodajże w tych zadaniach wieloletnich pokazane na rok 2014. W gospodarce mieszkaniowej dokumentacja na datację budynku po przedszkolu niepublicznym na mieszkania komunalne. W tamtym, w ostatniej uchwale rady wnosiliśmy o 5000 zł, jednakże okazuje się, że oprócz te 5 to tylko było netto, a ja otrzymałam takie polecenie, że to 5 ma być brutto. W tej chwili plus 2. 1150 zł. Przebudowa placu przy gminie, proszę. Możemy wrócić, jeżeli chodzi o tą przebudowę ulicy Sienkiewicza, o co tam chodzi? Nie powiem w szczegółach, ponieważ tego zakresu kosztorysowego ja nie znam. Jeżeli jest Ania, przybiegnie, to jeszcze sprawdzę, czy jest pani Justyna. Tak? To pan Burmistrz wie i pani Justyna. Składamy wniosek na pewno, bo w dwóch paragrafach, czyli wniosek na pewno Krystyna sprecyzowała wyliczenia. Nie wiem, czy już jest złożony, czy już jest akcept. W każdym razie przymierza się na pewno pan burmistrz na uporządkowanie tej Sienkiewicza. Takie są wnioski mieszkańców od dawna. Przebudowa placu przy kinie. 450 zł. Całe zadanie jest rozliczone, zakończone. Zabrakło tylko tyle do tych 90 tysięcy. W administracji publicznej zarysowały się braki środków w takich paragrafach bieżących, jak zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów JST, jednostek samorządu terytorialnego i w zakupie materiałów i wyposażenia. Proszę Państwa, my obracamy dużą wartością papierów, wszelkiego rodzaju toneru, który jest bardzo kosztowny i drogi. I tutaj zwłaszcza właśnie ten toner zaważył, żeby te 10 tysięcy było zwiększone. Natomiast w samych usługach, oczywiście to są też naprawy kserokopiarki, my ją mamy w dzierżawie, ale naprawiamy jeszcze komputery, zanim można je jeszcze naprawiać. A opłaty na rzecz budżetów, proszę Państwa, to jest opłata śmieciowa. Tego paragrafu nie było, bo całość realizuje gmina. Gmina otrzymuje fakturę zbiorczą. Natomiast poszczególne jednostki budżetowe muszą ponieść wydatki związane z deklaracją, jaką się tak samo wypełni, jak każdy z nas lub, prawda, każdy prywatnie wypełnia, każda firma wypełnia i również Urząd Miejski musi wypełnić tę deklarację. Wypełnił deklarację i właśnie jest to koszt roczny, 1406 zł. W nowym zupełnie paragrafie, wcześniej sądziłam, że to będzie w paragrafie usługowym, normalnym, ale jednak po dokładnym komentarzu, tak, po wczytaniu się szczegółowym,
Dostrzegam, że każda z naszych jednostek budżetowych musi mieć wywołany ten plan w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetu. Obsługa długu publicznego, co nie znaczy jeszcze, ale to powiem na końcu, tak? Obsługa długu publicznego to są odsetki od kredytów zaciągniętych, żeby nie było tak, że planu nam zabraknie, a rysuje się już ten, już znowu jest podniesienie tych stóp procentowych, więc dodatkowo wprowadzamy 100 tysięcy złotych. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej. Wynika te 100 tysięcy tylko ze stóp procentowych wynika? Ze stóp procentowych, tak. Ze stóp procentowych, bo wcześniej przymierzaliśmy się, wydaje mi się, że nigdy na sesji nie zwiększałam tego planu w tym roku, tylko tak jak było z projektu budżetu. W oświacie i jeszcze raz w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej w zakupie energii 1500 zł. No, bolałabym. Energia elektryczna wszędzie poszła w górę, wszędzie, w każdym rozdziale, z którego dokonuje się opłat energii elektrycznej. W oświacie i wychowaniu są tylko przemieszczenia środków wewnątrz tego działu. Dotyczą one spraw związanych z realizacją zadań unijnych. Tam, gdzie widzą Państwo siódemki i dziewiątki, to są unijne zadania. Natomiast w zerówkach też niczego nie wprowadzamy na więcej, tylko manewrujemy pomiędzy rozdziałami. Na przykład wynagrodzenia osobowe pracowników w dowożeniu na rzecz tego dowożenia w paragrafach rzeczowych. W pomocy społecznej też nie ma zwiększeń ani zmniejszeń, są tylko ruchy wewnątrz rozdziałów i to niewiele znaczące kwoty 702-78 zł. W edukacyjnej opiece wychowawczej tutaj jest to, do czego gmina jest zobowiązana dołożyć te 20% do stypendium. Nasza wartość była za mała. W tej chwili, kiedy pan wojewoda sprecyzował dokładnie wartość, jaką nam przyznał, mógł przyznać nam kwotę wyższą. Proszę Państwa, wtedy my musielibyśmy dołożyć więcej, tak, niż 20%. Tu jest minimum 20%. Ja po prostu wcześniej musieliśmy na ten temat odpowiedzieć. Ja nie widziałam takiej szansy, żeby można było sfinansować większą kwotę pieniędzy w tym roku. W tamtym roku zdecydowaliśmy o większej wartości. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nowa sprawa. W związku z inwestycją w Radostowie, oczyszczalnia i kanalizacja, nie ma inwestycji takiej, która by się skończyła na pierwszym podejściu. Już Państwo też mają taką wiedzę na pewno z kilku lat, że nigdy nawet najlepszy projektant nie jest w stanie, chyba że to jest inwestycja tak mała na jedną, na to, żeby no, zakupić meble i dokonać gruntowej jakiejś jednej małej części ściany, dachu, który jest znany, odkryty na zawsze. Tutaj, proszę Państwa, też są jakieś poprawki po byłym wykonawstwie. Okazuje się, że jak teraz są roboty, przybiegają, bo przecież już to jest bardzo zaawansowane, są poprawki na tamtej sieci, gdzieś trzeba było odkryć coś przerobić. Usterki, których nie można było stwierdzić na tamten czas, kiedy rozliczaliśmy w grudniu się z Ekomelbuna. Są też, trzeba wykupić jakąś nową działkę. Pan Wacław jeszcze wszystko to precyzyjnie ma policzyć dokładnie, ponieważ jednak następna sesja będzie w listopadzie, obawiamy się, żebyśmy no, nie mieli problemów, tak? Jeżeli chodzi o daty. Stąd też wniosek w tej chwili do Państwa. Jeżeli jednak do sesji jeszcze sprecyzujemy te wartości bardziej szczegółowo, jeżeli nam się to uda, to jeszcze będę je zmieniała.